Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czelo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. Film, który dedykuję dla wszystkich, panie, z okazji Waszego święta, nadchodzącego święta. Życzę wszystkiego dobrego tutaj, aby wasi mężowie, mężczyźni Waszego życia nie spędzali aż tak dużo czasu przy szachownicy, jak ja to robię tak naprawdę, zaniedbując troszeczkę moją żonkę. Ta partia to dedykacja, moi drodzy. Przemek poprosił mnie, abym tutaj przeanalizował ciekawe, Rozgrywkę, jaką to za chwilkę powiem. Ta partia to dedykacja dla kobiet jego życia, czyli jego żony, Moniki oraz córki Dominiki. Jest to rozgrywka, która miała miejsce w 2018 roku podczas mistrzostw Polski Kobiet, gdzie tutaj w rundzie dogrywkowej tutaj podkreślam, zmierzyły się takie polskie szachistki jak Warkomska Anna oraz Zawadzka Jolanta. Myślę, że tyle słowem wstępu, powiem tylko tyle, że pani już spotkały się wcześniej przy szachownicy. Stoczyły starcie, natomiast tutaj. Bez rundy dogrywkowej nie można było wyjaśnić tego, tego wszystkiego, tej batalii, więc runda dogrywkowa to właśnie relacja właśnie z tej potyczki, moi drodzy, przechodzimy do omawiania przebiegu tej partii. Warkomska Anna posiada bierki koloru białego, natomiast Zawadzka Jolanta ma do tej bierki koloru czarnego. Białe grają D4. Mamy D5, goniec F4, tak? Struktury bliżej znane jako system londyński, gdzie tutaj często białe grają E3, skoczkiem wchodzą na F3, a skoczkiem później tutaj z B na D2, tak? No i w pewnym momencie też grają tutaj C4, być może będzie tak i tym razem. Skoczek F6, E3. I osobiście ja myślałam o ruchu goniec F5, z podobną ideą, z podobnym ustawieniem, tak jak tutaj białe ustawiły się na szachownicy, tak? Natomiast tutaj padło. E6 od razu, przymknięcie pozycji tego białopolowego gońca, chociaż to nie, nie duży problem, okazuje się tutaj w dalszym przebiegu partii, skoczek moi drodzy D2, C5, bardzo ważny ruch, uderzenie tutaj w centrum pionem z C i tak naprawdę po biciu ewentualnym goniec wchodzi bardzo fajnie aktywnie do gry, więc tutaj białe nie ułatwiają życia i grają jak myślicie co? Grają C3 proste, skoczek C6, rozwój trwa, skoczek z G na F3, goniec D6. Propozycja wymiany gońców, jeżeli tutaj zostałaby przyjęta, to mielibyśmy mniej więcej taką pozycję. Można by było pomyśleć coś o rozwoju tego białopolowego gońca, zagrać nim tutaj na B5, powiązać skoczka. Natomiast w tym momencie padło goniec G3. Wcześniej już takie struktury również miały miejsce, jeśli chodzi o starcia tych pań szachownicy. To można zabić, moi drodzy. I czarne przystały na, na te propozycje, bo tak naprawdę ten goniec wycofał się po to, że w razie bicia to oczywiście odbicie pionem z H i włączenie wieży do gry. Tak było w partii, moi drodzy. Goniec bije G3, bicie oczywiście pionem z H, no i wieża jest już w grze. Problem z roszadą u czarnych może się wystąpić tutaj, delikatny, no bo będzie pod punkt H7 ale być może czarne wcale nie będą ruszować, zobaczymy, ciekawa gra się zapowiada hetman D6, już hetman moi drodzy wchodzi bardzo aktywnie udaje tutaj czarnopolowego gońca przejmuje kontrolę nad, nad diagonalią no i tak naprawdę być może to jest możliwość przygotowania się do długiej roszady. zobaczymy w tym momencie goniec B5, powiązanie skoczka goniec D7 wchodzi do gry rozwiązanie tego związania, roszady po obu stronach i hetman E2, Wieże zostają połączone, zarówno czarne jak i u białego. A6 w tym miejscu, kopnięcie gońca. Oczywiście można to było od razu zabić w ten sposób. Natomiast w tym miejscu mam jeszcze wtrącone. Debije C5, a tak na Hetmana nie ma czasu brać gońca, trzeba coś z tym Hetmanem zrobić. Po prostu czarne wzięły piona na C5. Goniec D3, moi drodzy. Teraz dopiero odeszły z podbicia gońcem swoim białopolowym I E5 już tutaj idą. I idą, moi drodzy. Zaraz oczywiście grozi ruch. E4. Coś trzeba z tym fantem zrobić, więc białe pierwsze grają E4. Moi drodzy, w tym momencie myślałem o D4, prawdę mówiąc. Kontynuacja mogłaby wyglądać następująco. Wieża AC1 e, DB C3 wieża co prawda na jednej linii z Hetmanem, chociaż to nie był duży problem, bo nawet jeżeli bicie teraz wierzą, to Hetman E7. Takie były możliwości, chociaż to spekulacje, w partii padło goniec, moi drodzy, G4, aby osłabić tutaj tak naprawdę kontrolę centrum. Gdyż ten skoczek na F3 kontroluje centralne pola. Teraz jest związany i tak naprawdę jego możliwości są ograniczone. W tym momencie zostało zabite D5, a bije D5, hetman odbił D5, moi drodzy, skoczek E4. Wchodzi do gry propozycja wymiany skoczków. Chociaż tak naprawdę czara nie przystają na tę propozycje, tylko poprawiają hetmana, hetman E6. Wieża F E1, moi drodzy i goniec w tym momencie pobił na F3. Tak naprawdę myślałem też o wieża po prostu f8. Tutaj ustawianie, wiesz, na na liniach tutaj wraz z hetmanem aby trzymać tego piona z e. Tak? W każdym razie w partii było inaczej. Goniec pobił tutaj f3. Taka idea, aby wyeliminować tego skoczka, aby już nie kontrolować tych centralnych pól, przy czym oczywiście osłabić tutaj, e, no, osłabić te centrum białego, jakby nie było. Hetman odbił F3, skoczek zabił E4, teraz zdecydowały się na wymianę czarnym skoczków. Hetman odbił E4 i grozi Mat, moi drodzy. Chodzi, grozi, chodzi, chciałem powiedzieć, grozi Mat na H7. Jak się bronić? Proste G6 bez tutaj większych problemów, tak naprawdę mamy G6, czyli jak widzicie, jednak ta roszada tutaj u czarnego padła, tak? Jakby nie było. Goniec C4, a tak na Hetmana trzeba tym Hetmanem gdzieś odejść. Czarne zagrały Hetman F6 w tym momencie, żeby zejść tutaj z niebezpiecznej przekątnej, i Hetman tak naprawdę. Jest blisko piona na E5, który jest no, pod ostrzałem. Jeszcze co prawda ze skoczkiem wszystko się broni, ale już teraz goniec D5 i groźba jest taka, że goniec stuknie skoczka, no to pion na E5 straci obrońcę. Więc dlatego już szybciutko wieża f e 8 wieża AD1 i wszystkie bierki u białego fajnie grają. W sumie u białych chciałoby się powiedzieć. Wieża AC8 ze strony moi drodzy tutaj e, Jolanty Zawacki. No i wygląda na to, że mamy batalię. Goniec kontra skoczek. No i ten pion na E5, który no powinien być trzymany króciutko ze strony białego, żeby tutaj nie wyrządził krzywdy. Czy będzie? Zobaczymy. Wieża D3, być może jakieś opcje zdwajania ciężkich figur na D. Wieża C7, tutaj czarne uznały, że będą potrzebować tych swoich wież, będą potrzebować do obrony. Pola F7, a także żeby kontrolować cały siódmy rząd, żeby nic tu się nie wdarło. Jak niebezpieczne bywają ciężkie figury, kiedy wedrą się na siódmy rząd, no to już o tym niejednokrotnie mówiłem. Wieża E 1 No i marzenie wież się spełnia. Zdwojone na linii D, bardzo silnie tutaj oddziałowujące, ale w tym momencie król G7 na spokojnie, zaraz kolejna wieża wchodzi na 7. I nie ma problemu. Rząd moi drodzy ósmy nie będzie nigdy tutaj problemem, ze względu na to, że skoczek jeszcze broni ten z C6. No bo który by inny miał bronić pola D8, gdzie wieże mogłyby zechcieć się wedrzeć. W tym momencie mamy goniec B3, moi drodzy. Być może ten goniec będzie przerzucany gdzieś na inną przykątną, zobaczymy. Wieża E7, tak jak mówiłem. No i tutaj już rząd 7 jest kontrolowany w pełni. Wieże nie mogą się wedrzeć na rząd 7. Wieża D6 z kolei. Tutaj jest atak, moi drodzy. No trzeba gdzieś tym Hetmanem odejść. Hetman G5, takie aktywne odejście. No i Hetman, moi drodzy D5. No nacisk na linii D jest nieprawdopodobny. Prawdziwe działo nuklearne, jak to było w partii Alechina słynnej otworzyła tutaj warkomska. No ale no nie można z tego zrobić bezpośrednio jeszcze żadnego pożytku. Hetman moi drodzy G4, gra taka manewrowa, poprawienie pozycji hetmana i w tym momencie myślałem o ruchu hetman D3, tak? Żeby być może grać jednak tym, tym hetmanem tutaj moi drodzy na F3, proponować jakieś wymiany. Skoczek A5 mogłoby wtedy przyjść do głowy, ale wtedy koniec D5, aby tego tutaj gońca przerzucać. Skoczek C4 mogłoby wejść, tak? Oczywiście można by było tutaj pokusić się o wymianę lekkich figur, jakieś B3. To oczywiście spekulacja. Wracamy do naszej partii. Po ruchu Hetman G4 mamy koniec C2. Przerzucenie gońca na inną przekątną, to o czym mówiłem no i w tym momencie 4. no czarne robią pożytek z tego piona, może iść, może maszerować więc maszeruje i być może ten pion będzie tutaj kluczowy w tej partii aby nie skończyło to się remisem, tak jak w potyczce poprzedniej, wieża moi drodzy 1. tak naprawdę kontrola nad linią dena niewiele się zdała trzeba trzymać tego piona moi drodzy no ale tutaj rusza, rusza. Tutaj e, Jolanta gra E3. No i tutaj robi, robi porutę mało, no bo grozi oczywiście branie F2 z szachem. W tym momencie białe zdecydowały się zagrać Hetmanem na f 3 na wymianę Hetmanów. Jak myślicie, wymieniają hetmane czarne? Nie. Król, no można powiedzieć, że troszeczkę gorzej stoi biały. Zaraz, oczywiście, jeszcze tutaj lanie na F2 z szachem, tak jak teraz właśnie było. Po odbiciu królem Hetman G5. Czarne nie wymieniają Hetmanów, one utrzymują cały czas presję. Król. Będzie podatny na szachę, co jest zazwyczaj niedobrą dla niego informacją. Wieża D5, atak na Hetmana. I teraz ciekawy ruch. Skoczek E5, moi drodzy. Atak na Hetmana, czyli web za web, tak? Web za web, moi drodzy. Wygląda na to, że trzeba gdzieś odejść Hetmanem. No i Hetman D1 w tym momencie. Na spokojnie. Znowu tutaj wraca na linię D. Skoczek G4. Nie ma czasu brać się czarnego Hetmana, bo jest szach. Król F3. I osobiście myślałem o czymś takim jak skoczek H2. Ciekawa sprawa. Jest szach, król musiałby odejść na F2 i teraz można by było zlać wieżę na a 1 jeżeli wieża bije g5, to wieża bije d1 taki no nawet już nie mały grill, moi drodzy. Prawdziwa wyżerka. Goniec bije d1 i nawet w tym momencie jakieś f5, no czarne tutaj stoją, stoją nieco lepiej. Tak naprawdę wieża na g5 wygląda tragicznie, jeśli chodzi o wieżę białego. Wracamy jednak do partii. Tutaj padło, skoczek e5 z powrotem z szachem król tutaj na f2 i h 5. Pożytek z tego, że tutaj trzy piony, jednak trzy zdrowe piony są na skrzydle królewskim, być może będzie można z tego robić jakiś pożytek. No zobaczymy, jak partia była kontynuowana. Hetman D4 po raz kolejny tutaj poprawienie pozycji Hetmana. Tutaj mamy F6, moi drodzy. Wygląda na to, że te poprawienie pozycji Hetmana to jawny napad na skoczka, który jest na E5. Trzy tak, ciężkie figury patrzą na skoczka, więc trzeba było go jakoś bronić. Pada proste F6, król F1, aby oczywiście już szach niewygodny tutaj z skoczkiem nie wchodził, z G4, no ale to oddaje piona. Hetman bije G3 i te piony będą słabe padać po kolei, jak muchy, moi drodzy. Muchy w upale, chociaż nie wiem, czy muchy w upale padają, sam nie wiem. Wieża D8, no wieża wdarła się na ósmy rząd, no ale tak naprawdę nie jest to takie straszne, jakby mogło się wydawać. Wieża CD7, e, propozycja wymiany Hetmanów, i tak naprawdę to raczej zlać trzeba więc wieża bije D7, wieża bije D7, wszystko jest bronione, Hetman musi odejść, Hetman E4 centralizowany, no i tak naprawdę jeszcze pchnięcie piona na B5, aby ten pion tutaj na B7 nie wisiał, złapanie przestrzeni, to jest niewpuszczenie gońca tutaj przy okazji na A4, jakbyście się dobrze przyjrzeli, wieża E3, no jeszcze białe są w nadziei, że utrzymają pozycję, Tak na Hetmana, Hetman odchodzi na G5, no i moi drodzy, tu powolutku dla białego zaczynają już się problemy, Dużo lepsza struktura pionowa, jeśli chodzi o piony na skrzydle królewskim, dużo aktywniejsza wieża na linii D. No i ten król w takim dosyć kiepskim położeniu, jeśli chodzi oczywiście o króla z F1, bo o nim mowa. Wieża E2, aby bronić, moi drodzy, rzędu drugiego, bo no bo tam wieża chciała się wedrzeć, moi drodzy, na ten rząd drugi, to wszystko jest pobronione, ale w tym momencie lecą piony. No, coś za coś, takie są szachy. Hetman C1 jest szach. Wieża 1 i jaki pion leci? Oczywiście z B2. No, bezlitośnie ten Hetman tutaj kasuje wszystko. Goniec B3 jeszcze w tym momencie, żeby to wszystko pobronić, no ale leci kolejny pion. Hetman bije C3. Ależ te piony poleciały, moi drodzy, nawet nie wiadomo kiedy. Jeszcze w tym momencie mamy Hetman A8, no ale to już są ostatki, moi drodzy. Ostatki dosłowne we wtorek były i tutaj też w tej partii. Tutaj partia trwa jeszcze kilka posunięć. Co byście zagrali w tym momencie czarnymi? Tutaj Zawadzka Jolanta gra. Hetman D3 z szachem, moi drodzy. No niestety, król G1. I teraz mamy jakie posunięcie? Jak myślicie? Hetman D4 i będą problemy. Po król H1 pada ruch, i białe poddają partię. Co to za ruch? Jak myślicie? Hetman H4 jest łapana wieża Moi drodzy jest po wszystkim Cóż za partia No w dogrywkowej rundzie to się tak naprawdę wszystko wyjaśniło Tutaj mistrzostwo, mistrzostwo Polski Objęła Zajęła, wygrała, zwyciężyła Wywalczyła Jolanta Zawadzka, gratulacje jeszcze raz. No i tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o te partie, moi drodzy. Rzadko tutaj udostępniam partie kobiet. Tutaj kilka osób mi to zarzucało, więc teraz tak naprawdę rehabilituję się w tym kontekście. Dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia. Pozdrawiam cieplutko i serdecznie.